Dziewczynka była przyjęta w pierwszym dniu świąt wielkanocnych do nas na oddział po pogryzieniu przez psa. Psa rasy Amstaff, psa, który był w rodzinie. Niestety obrażenia dotyczyły twarzy, szyi i przedramienia, czyli były to wielomiejscowe obrażenia, które wymagały leczenia chirurgicznego i to od razu po przyjęciu dziecka na oddział. Operacyjnie zostały zaopatrzone rany twarzy przy pomocy laryngologa, który musiał też tam ingerować operacyjnie. W tej chwili stan ogólny dziecka jest dobry, natomiast problem pozostaje, bo pozostaje i problem urazu psychicznego, którego dziecko doznało w wyniku takiego zdarzenia, no i niestety problem blizny, bo pomimo najlepszego chirurgicznego zaopatrzenia nie ma możliwości, żeby nie został żaden ślad, a jest to ślad w miejscu widocznym, dotyczy twarzy. Najprawdopodobniej chwila nieuwagi właściwej opieki nad zwierzęciem doprowadziła do pogryzienia 8-letniej dziewczynki przez Amstaffa. Wiadomo, że dziecko przebywało podczas świątecznych dni u babci. W tym mieszkaniu również znajdował się wujek dziecka. Ten mężczyzna jest opiekunem psa. Psa już niemłodego, 8-letniego Amstaffa, który został kilka miesięcy temu wzięty przez tego mężczyznę ze schroniska dla zwierząt. Zwierzę wróciło z właścicielem ze spaceru i wbiegając do mieszkania, pies rzucił się na dziewczynkę, która tam się znajdowała. Najprawdopodobniej zanim domownicy jakąkolwiek reakcję podjęli, właśnie doszło do pogryzienia. Dziecko trafiło do gorzowskiego szpitala z ranami szarpanymi twarzy, ranami czoła. W tej chwili czekamy na ustalenia dotyczące rokowań na temat tych obrażeń. Kiedy będziemy mieli tą informację, będzie można odnieść się do kwalifikacji prawnej tego czynu. Faktem jest jednak, że to właśnie najprawdopodobniej brak wyobraźni ze strony właściciela i chwila nieuwagi stały się przyczyną tego poważnego w skutkach wypadku. To w ogóle zaczęło się wcześniej, jak w niedzielę, bo w sobotę ten pies pogryzł dwa inne psy, między innymi mojego. Tu w samochodzie jest ten piesek, właśnie wracam od weterynarza i takiego dosyć dużego wilczura, więc to już powinno dać do myślenia właścicielowi, że tego psa trzeba przynajmniej jakiś kaganiec założyć czy coś takiego, nieprawdaż? No niestety, z tego co wiem, to biegał bez kagańca, nie był uwiązany i to nie było, że to akurat pierwszy raz w sobotę czy tam w niedzielę, tylko wcześniej, jak chodzę ze swoim psem na spacery, widziałem tak samo tego psa biegającego luzem. Tak jak mówię, no dzień wcześniej miało miejsce zdarzenie, no bo już tam nie wnikam, że każdy pije za swoje, nie? No ale to była taka mała libacja od rana do późnego popołudnia i ten pies leżał na słońcu bez picia, bez jedzenia, jakiś tam stres przeżył przez to, nie? No i wynikiem tego stresu było, tak jak już mówiłem wcześniej, to pogryzienie wpierw mojego pieska, bo tam się jakoś pod płotem wydostał. I tylko, że zdążył uciec, później jakiegoś tam dużego wilczura też pogryzł dotkliwie, no a na następny dzień to dziecko, nie? Myślę, że rasa tutaj nie ma dokładnie nic, nie odgrywa żadnej roli. Każdy pies powinien mieć swojego opiekuna i to jest kwestia opieki nad tym zwierzęciem, opieki nad zwierzęciem i opieki, no rozumiem, że to dziecko było, czyli opieki nad dzieckiem. Zawsze może zdarzyć się taka sytuacja, kiedy może dojść do przykrego zdarzenia, ale no mili Państwo, ilość wypadków drogowych się zdarza, są konsekwencje i nikt nie słyszałem, żeby od razu likwidował samochody, tak samo z tymi psami. Myślę, że tutaj pies nie jest winien, to jest brak
elementarnej opieki nad zwierzęciem i myślę, że brak też opieki nad tym małym dzieckiem, które zostało pokąsane i tylko tyle. Nie można tworzyć nimbu, że są jakieś rasy bezpieczne, jakieś rasy niebezpieczne. Moje 27-letnie doświadczenie mówi, że może pogryźć bardzo mały piesek typu pinczer miniaturowy i bardzo duży pies i nie ma to żadnego znaczenia. W takich przypadkach rozległych pogryzień, rokowania nie zawsze są pomyślne. Będziemy wiedzieli to dopiero za kilka tygodni. Na szczęście te obrażenia nie były bardzo rozległe. Natomiast długość leczenia jest uzależniona od tego, jak się rany będą goiły. Rany kąsane różnie się goją. Z tego powodu musi otrzymywać leki i przeciwzapalne, czyli antybiotyki i leki przeciwbólowe. No i właśnie być leczona nie tylko przez chirurgów, ale również przez okulistę, przez laryngologa. Jeżeli pies jest zadbany, jeżeli jest, ma ten kaganiec, już nie mówię tam o uwiązaniu, nie? No to wiadomo, że krzywdy nie zrobi, bo najwyżej tam kagańcem szturchnie, to będzie siniak, nie? A nie do tego stopnia, że dziecko zostaje kaleką praktycznie na całe życie, nie? Bo dziewczynce twarz po prostu zmasakrowana, no to zdajemy sobie sprawę, jakie to skutki i jaki to będzie stres dla tego dziecka, kiedy już będzie, powiedzmy, dorosłą osobą, będzie miała tam kilkanaście lat, nie? Jak Państwo wcześniej widzieli tego psa biegającego bez smyczy, bez kagańca, próbowali Państwo jakoś interweniować? To znaczy, proszę mają. Wie Pani, to jest takie, po prostu wszyscy tu mieszkamy i nikt nikomu w drogę nie wchodzi, jak to się mówi. I ja tam nieraz mówiłem, ale to nie to, żeby bezpośrednio do tego właściciela, tylko tak w różnych rozmowach tutaj między sąsiadami, to żeśmy rozmawiali na ten temat, że te psy są po prostu puszczane tak niebezpieczne, bo nawet była taka sytuacja, że tu do sąsiadki dzieci, takie małe dziewczynki, tam chyba po 8-9 lat szły kiedyś i też były wypuszczone dwa takie psy, to jakieś takie buldokowate, trudno mi określić rasę, ganiały sobie luzem po ulicy i te dziewczynki po prostu bały się do domu iść, nie? My nie zdajemy sobie sprawy, jakie gesty mogą być odebrane przez psa jako atak, bo zdarza się często, że pies podbiega do nas tylko po to, żeby się zapoznać, ale nasza reakcja bardzo nerwowa, histeryczna powoduje wtedy, że możemy wyzwolić atak, więc dlatego należy spokojnie zachować się, stanąć, jeżeli to rzeczywiście jest duży pies, to najlepiej przykucnąć głowę, schować między, powiedzmy, łopatkami, między rękoma, no i to się tak dobrze mówi, ja rozumiem, że dziecko na pewno się w ten sposób nie zachowa, ale to jest duża odpowiedzialność zarówno właściciela psa, jak i opiekuna dziecka. Tego typu zdarzenie u każdego człowieka zostawia ślad. Atak psa na twarz na pewno pozostawi. Jak to będzie dalej wyglądało? Dużo zależy od tego, jakie to jest dziecko i jakie jest otoczenie dziecka, czy jacy są rodzice, czy będzie potrzebna pomoc na przykład psychologa. To niestety dopiero się okaże po pewnym czasie. W tej chwili jesteśmy głównie skupieni na leczeniu ran.